Pierwsze minuty spotkania nie zapowiadały tragedii. Skutecznie w mecz weszły Agnieszka Skobel i Agnieszka Kaczmarczyk. W połowie pierwszej kwarty lepsze były już jednak rywalki. Dwie kontry i do tego trójka Seacamp dały im prowadzenie 12-7. Ślęza do końca odsłony podgoniła jeszcze wynik do stanu 22-24. Kluczowa dla przebiegu meczu była druga kwarta, kiedy na 6 minut przed przerwą Szarni Zoll trafiła na 29-34. Mało kto spodziewał się, że Ślęza zamiast gonić rywalki zacznie jeszcze bardziej odstawać. Niestety kolejne 3 minuty to popis gorzowianek. Seria 10-2 pozwoliła ekipie gości na spokojne prowadzenie przed przerwą. Ostatnie punkty w pierwszej połowie zdobyła Daria Stelmach i AZS prowadził 51-40. Po zmianie stron Ślęza nie złożyła broni. Dzięki serii 8-0 w połowie trzeciej kwarty udało się zniwelować straty do wyniku 55-60. Końcówka tej części meczu należała jednak do rewelacyjnej tego dnia trójki Hart, Seacamp, Talbot. 9 punktów tego tercetu i tylko 2 oczka Ślęzy w ostatnich 3 minutach sprawiły, że znów wrocławianki zostały mocno w tyle. W czwartej kwarcie drużyna gospodarzy próbowała ostatniego zrywu. Na 8 minut przed końcową syreną Ślęza przegrywała 15 punktami i zaczęły się emocje. Wrocławianki przeprowadziły serię 18-5, kiedy Szarni Zoll skończyła akcję pod koszem na 2 minuty przed końcem. Było tylko 79-81. Jak się okazało, to było maksimum możliwości Ślęzy. Koszykarki AZS-u dwoma wizytami na linii rzutów wolnych przy niecelnych dystansowych próbach wrocławianek praktycznie zakończyły mecz. Ojcem zwycięstwa był Aleksander Dziewa. Koszykówka to sport zespołowy, to wiadoma sprawa, ale mecze czasem wygrywają indywidualności i tak też było tym razem. Śląsk rzucił 69 punktów, a 28 z nich było dziełem wspomnianego zawodnika. Był na parkiecie nie do zatrzymania. Rozpoczęło się od szybkiego prowadzenia gospodarzy, którzy w pierwszej kwarcie rzucili 17 punktów, tracąc 11. W drugiej ćwiartce role się jednak nieco odwróciły. To Rawia dominowała. Zagrała przede wszystkim bardzo dobrze w obronie, powstrzymując Śląsk na zdobyciu 12 punktów do przerwy, więc goście prowadzili różnicą jednego oczka. W szatni trójkolorowych musiało być głośno. Mocno zmobilizowani na drugą połowę zawodnicy krzykały zarówno trzecią, jak i czwartą kwartę. Zagrali koncertowo. Trzecie 10 minut wygrali 17-10. Ostatni etap meczu 23-15 i odnieśli ostatecznie kilkunastopunktowe zwycięstwo. Największy wkład w ten sukces miał właśnie Dziewa, który do 28 punktów dołożył 14 zbiórek. Dodajmy, że był bardzo skuteczny nie tylko w strefie podkoszowej, ale także na obwodzie. Magiczną liczbę 10 punktów w Śląsku przekroczył jeszcze tylko Wojciech Jakubiak. Na jego koncie pojawiło się 14 oczek. Śląsk wygrał drugi mecz w sezonie. W trzeciej kolejce Wrocławia czeka wyjazd do Otmuchowa i konfrontacja z miejscowym MKS-em. Śląsk będzie oczywiście zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. Dyscyplina wydawać by się mogła mało popularna, ale to wrażenie tylko na pierwszy rzut oka i do tego chyba mylne. W weekendowych zawodach bowiem wzięło udział aż 30 reprezentantów KOBU Wrocław, czyli gospodarza. Dla najmłodszych był to pierwszy start na zawodach takiej rangi. Dla starszych wprawionych w boju to sprawdzian przed Pucharem Świata w Krakowie. Była to również okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, do wyeliminowania dotychczasowych błędów, do pokonania własnej słabości i przezwyciężania stresu. Jak te próby wypadły? Jak to w sporcie? Wielu zawodników może być bardzo zadowolonych, innych czeka jeszcze sporo pracy. Na podium stanęło kilkoro przedstawicieli klubu KOBU. W konkurencji kata złoto zdobyły Oliwia Karolewska i Szymon Bęczkowski. Srebrny medal wywalczyła Aleksandra Kolenda, natomiast brązowe medale otrzymali Roch Kupczak i Borys Umański. Po swoich startach klubowicze mieli szansę podziwiać karate na wysokim poziomie w wykonaniu kadry narodowej Polski. W jej szeregach mamy dwoje reprezentantów KKT KOBU Wrocław, których starty zakończyły się sukcesem. Anna Fal w kategorii kumite wywalczyła brązowy medal, natomiast Mikołaj Kaim w konkurencji kata indywidualnie stanął na najwyższym stopniu podium, otrzymując złoty medal. To był pokaz karate tradycyjnego na najwyższym poziomie. Zawody rozegrano w gimnazjum numer 30. Organizatorem spotkania był OKS Sokół Wrocław, który dzielnie stara się wypromować sporty warcabowe nie tylko w naszym mieście, ale i całym województwie. I w pewnym sensie to się udaje. Mistrzostwa, choć były mocno ogólnopolskie, to przede wszystkim były mocno dolnośląskie. Najwięcej zawodników wystartowało reprezentujących barwy regionalnych klubów. Wygrał też człowiek stąd. Pierwsze miejsce zajął bowiem Stanisław Urbanek z Sudetów Kłodzko, ale po kolei. Sporo szans na końcowy sukces dawano przede wszystkim grającemu z jedynką Marcinowi Stecowi z Razem Świecie. W pierwszej rundzie Stec nie zawiódł i wygrał tak samo w kolejnym pojedynku. Po dwóch rundach miał komplet zwycięstw, zresztą identycznym bilansem mógł się pochwalić Urbanek. W trzeciej partii
obaj stracili punkty. W czwartej obaj zanotowali po wygranej, w piątej po remisie. Decydująca dla Lesów okazała się siódma partia, w której panowie się spotkali. Urbanek wygrał 2-0 i poszedł do końca za ciosem. Stec, jakby mocno rozkojarzony, przegrał też kolejną grę, kończąc ostatecznie zmagania na 9. pozycji. Wygrał Urbanek, ale z taką samą liczbą punktów zawody ukończyli Przemysław Oderkiewicz i Jakub Stacewicz. O wszystkim decydowała dodatkowa tabela. Mistrzostwa przeszły do historii. To był na pewno bardzo ciekawy turniej.